Znajdujemy się na tarasie przed Warszawską Szkołą Reklamy. Cześć, tutaj studiuję na specjalizacji telewizyjno-filmowej. Chciałbym, żebyście weszli ze mną do środka i zobaczyli, co tam się znajduje. Dlaczego spędzam tutaj tyle czasu? Nie wiem, może dlatego, że jest spoko po prostu atmosfera. Może dlatego, że po iluś tam latach edukacji udało się znaleźć wreszcie jakieś miejsce, gdzie robię to, co naprawdę mnie kręci. Niektórzy pewnie dlatego, że po prostu chcą zarabiać kupę kasy, a to jest branża, która jakby nie patrzeć na to pozwala. I tutaj jest sekretariat, który oznacza się bardzo ludzkim podejściem. Sekretariacie Ania, proszę bardzo. Jak widzicie, wkoło nas znajduje się mnóstwo prac uczniów. Te prace przynajmniej dwa razy w semestrze są wystawiane w galeriach, są organizowane przez naszą szkołę wystawy, na których spotykamy się i można podziwiać to, co nasi koledzy stworzyli przez czas semestru. Na końcu tego korytarza znajduje się bardzo ważne dla szkoły miejsce, stół do piłkarzyków. Siema! Stół i w ogóle granie w piłkarzyki wchodzi w skład czesnego, dlatego wiele osób różnie w tę grę non-stop, po przerwie, na przerwie, na zajęciach, przed zajęciami. Ale jeżeli chodzi o same zajęcia, to chciałbym, żebyście teraz weszli ze mną do studia foto, gdzie spędzam najwięcej czasu. W szkole mamy naprawdę bogaty arsenał sprzętu, mamy kilka kamer HD, aparaty, różnego rodzaju lampy, statywy, sprzęt oświetleniowy. Mogłoby się pokazać Blue Boxa. Blue Box, dla tych, co nie wiedzą, to jest tło, na którym kręcimy różne sceny, potem ten kolor można wykluczować i wstawić po prostu coś innego. Dobra, dzięki wielkie, sorry za zamieszanie, my już pójdziemy. Mam do pokazania jeszcze kilka ciekawostek. Zobaczcie, tutaj z prawej strony znajduje się jedna z nielicznych już w Warszawie ciemni do wywoływania zdjęć, a po drugiej stronie sala numer 4, tak zwany mak, tak pozornie o to mówimy, czyli sala makowa, miejsce, gdzie możecie się nauczyć Final Cut'a. Kilka osób właśnie to robi. Teraz idziemy do sali numer 5. Sala numer 5 to jest tak zwana nasza mała aula. Mówię tak, ponieważ po prostu jest to największe pomieszczenie, jakim nasza szkoła włada. Tutaj oprócz wykładów z reklamy telewizyjnej, reklamy prasowej, działa również szkoła tańca i od niedawna aerobik. Teraz pokażę wam jeszcze jedną salę komputerową, tym razem największą. I tym razem jest to sala z pecetami. I teraz jeszcze jedna sala, w której odbywają się teraz zajęcia z After Effects prowadzone przez Daniela Szwajkowskiego. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Wybitny specjalista. A tu jest tak zwany koniec świata, tam przesiaduje prezes naszej szkoły, cała jego świta, po prawej są łazienki, a teraz idziemy do piwnic. I teraz udajemy się do naszego największego studia filmowego. To jest studio, w którym można kręcić praktycznie wszystko. Reklamówki, filmy, teledyski, tak naprawdę czego dusza zapragnie. Jeżeli chodzi o sprzęt ogólnie rzecz biorąc, to dla uczniów naszej szkoły jest on dostępny za free i możecie realizować swoje projekty dowolnie i wypożyczać go, jeżeli oczywiście wcześniej go sobie zaklepiecie. Tutaj właśnie jest to studio. Widzę, że tutaj właśnie nad czymś pracują. Nie będziemy ich za bardzo przeszkadzać. I udamy się teraz w czeluścia naszej ciemnej piwnicy. Tutaj szczury grasują. Ej, ty. Tu jest naprawdę mrocznie. Tutaj można nakręcić najgorsze i najokrutniejsze sceny. Ja myślę, że piłaby się nie powstydził, dając, co się dzieje. Znajdujemy się w najciemniejszych czeluściach naszej piwnicy. Tutaj również oczywiście można nakręcić sobie przeróżne filmy. Sceneria, jak państwo widzicie, jest taka odrobinę negatywna. Czy tak się wydarzy? Znajdujemy się w punkcie wyjścia, to jednak nie jest jeszcze koniec naszej wycieczki. Chciałbym wam pokazać kilka pomieszczeń. I po prawej stronie znajduje się pracownia malarska, gdzie na sztalugach można się po prostu wyżyć. Można też odbyć warsztaty właśnie malarskie. Niektóre osoby, które, że tak powiem, biorą udział w życiu TV Południe, tutaj rysują sobie storyboardy. Idziemy dalej. Jest to przedpokój do dwóch takich ważnych pomieszczeń. Jednym z tych pomieszczeń jest szkoła wizażu Switch. Zobaczcie sobie. Szkoła wizażu jest w sumie bardzo takim pomocnym tutaj organizmem, ponieważ przy różnego rodzaju produkcjach, programach, filmach, czymkolwiek możemy się wesprzeć wiedzą albo po prostu wizażem uczennic albo osób prowadzących, więc jest to bardzo pomocne w produkcji, prawda? A tutaj na koniec chciałem wam pokazać docelowy punkt, o którym przed chwilą mówiłem, czyli redakcję TV Południe. Tu tutaj powstają wszystkie materiały i wszystkie filmy, które możecie zobaczyć na stronie www.tvpołudnie.pl. Na tym nasza wycieczka dobiega końca. Żegnam się z wami serdecznie. Mam nadzieję, może kogoś z was kiedyś uda się spotkać na korytarzach naszej szkoły. Siemano.